Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, do tej pory to my zadawaliśmy pytania, oczywiście w imieniu internautów i organizatorów, a teraz jest ten jeden wyjątkowy moment, kiedy każdy z Państwa może zadać jedno pytanie wybranemu kontrkandydatowi. I tutaj pierwszeństwo damy dami w tym towarzystwie. Pani profesor Brenda Hübner, bardzo proszę zadać jedno przez siebie skonstruowane pytanie wybranemu kontrkandydatowi. Tu oczywiście też jest 1,5 minuty. Bardzo proszę. Pytanie do Pana Starosty. Pytanie do Pana Starosty. I budżet obywatelski, ile projektów zostało zgłoszone w powiecie wołomińskim? Szanowna Pani, powiat wołomiński to 12 gmin, niektóre z nich realizują takie projekty budżetów obywatelskich polegające na tym, że przeznaczają gminy pewne środki na takie realizowanie budżetu. Ludzie wybierają swoje cele, które mają być realizowane na terenie z danej gminy. Różnie to wychodzi, ale jakoś tam funkcjonuje w kilku gminach. Jeśli chodzi o powiat wołomiński, my realizujemy inwestycje zgodnie z obowiązującym wieloletnim programem inwestycyjnym, a ten program inwestycyjny jest realizowany na podstawie wniosków złożonych przez społeczeństwo, wobec czego ja się twierdzi, że cały budżet inwestycyjny powiatu, a jest to przez ostatnią kadencję około 100 milionów złotych, cały ten budżet jest budżetem obywatelskim. Jeszcze pół minuty. Bardzo się cieszę, to, że ja weszłam ostatnio, jak byłam na stronie internetowej powiatu wołomińskiego, to tam było napisane, że jest ponad 200 projektów, które do budżetu obywatelskiego, które jest specjalną procedurą, zostały zgłoszone, 152. To są projekty, które już zostały wstępnie zweryfikowane. Teraz obywatele będą do 6 czerwca wybierać te projekty, które będą... Gminy. Nie, jest różnica między definicją budżetu obywatelskiego, który Pan podał, że wszystkie inwestycje to są inwestycje obywatelskie, natomiast jest pewna instytucja, która się nazywa budżet obywatelski. Pani mi zadaje pytanie, oczekuje odpowiedzi, a nie daje Pani mi mikrofonu, bo tego skorzystam z tego obok, który leży. Szanowna Pani, weszła Pani na stronę Urzędu Gminy Wołomin, w której jest ten nabór do 6 czerwca, jak to Pani wskazała. Natomiast nie jest to budżet powiatu wołomińskiego. Z tego względu odpowiedziałem Pani, jak jest w powiecie wołomińskim. Dziękuję bardzo. Ale za chwilę rozumiem, gmina Pani nie interesuje. Jest 12 gmin w powiecie. Jeśli Pani oczekuje, że starosta będzie znał konkretne kwoty, bo Pani się o konkretną kwotę zapytała, konkretne kwoty w każdej gminie w budżecie, to się Pani niestety ode mnie wszystkiego dokładnie nie dowie, bo nie jestem w stanie zapamiętać 13 budżetów na pamięć wszystkich pozycji. I to jest odpowiedź. Dziękuję bardzo. Żeby nie było, że pominiemy, nie daj Boże. Udzielamy teraz głosu Panu posłowi Ryszardowi Kaliszowi. Bardzo proszę o zadanie pytania. Ja mam pytanie do Pana Mecenasa z Nowej Prawicy. Bo tak pięknie mówił, jak to będzie opozycją, pięknie mówił o deregulacji. Tylko ja się zastanawiam, jak to jest, Pan wspomniał o nostalgii, tylko że tam rząd ma większość. Także mógł wprowadzić tą całą komisję deregulacyjną. Jeżeli Pan będzie miał mniejszość i zawsze Pan będzie przegłosowany, to jak Pan chce skutecznie walczyć o te wszystkie kwestie, o których Pan mówił, o to, żeby było lepiej, wspanialej, żeby Unii nie było, a najlepiej o to chyba, że Pan chciałby walczyć, żeby tę Unię rozwiązać. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za to pytanie i już Pana zapraszam do współpracy. Mogę odpowiedzieć kontrpytaniem. Czy w takim razie przyłączy się Pan do naszej inicjatywy, żeby utworzyć komisję deregulacyjną, której celem będzie likwidacja zbędnych unijnych przepisów, biurokracji i tak dalej? Słucham. Dziękuję Panu bardzo za to pytanie. Dziękuję Panu bardzo za to pytanie. Przyłączy się Pan? Ale nie, sekundkę, Pan poczeka. Dziękuję Panu bardzo za pytanie. Oczywiście, że biurokrację unijną trzeba jak najbardziej ograniczać, bo ona jest za duża. Ale Pan nie będzie taki cwany, że Pan ucieknie odpowiedzi na moje pytanie. Co Pan myśli, że Pan starszego trochę adwokata przegada? Nie, ja oczekuję odpowiedzi od Pana. Ja wiem, że Pan ucieka. To jest najprostsze. Dobrze, pod warunkiem. Najlepszą obroną jest atak. Panie, najlepszą.
latach. Ja też potrafię głośno mówić. Ja też potrafię głośno mówić, panie mecenasie, ale myślę, że to nie chodzi o to, żeby mówić głośno, tylko konkretnie. Odpowiem panu na pytanie, jak pan się też zobowiąże do tego, czy pan odpowie na moje, czy pan przyłączy się. Ale tylko... Dobrze. Albo pan zmienia regułę, którą postawili... Proszę pana, nie zmienia regułę, pytanie zadaje poseł. Szkoda, że nie zawarliśmy dżentelmeńskiej umowy, no ale trudno. Odpowiem w takim razie w pierwszej kolejności, licząc, że pan też odpowie. Otóż proszę pana, rolą każdej opozycji jest to, żeby robić to, co jest w jej mocy. Pan też jest teraz w opozycji i nikt od pana nie oczekuje, żeby pan w tej chwili przeprowadził jakąś ustawę w Sejmie. To nie zmienia faktu, że pan może występować z pewną inicjatywą. Na tym polega rola opozycji. Jeszcze raz podkreślam, to my będziemy taką opozycją, pierwszą prawdziwą opozycją w Europarlamencie i będziemy się starać to robić. To, że być może nie uzyskamy większości, to jest inna sprawa. Ale sam pan wie, panie mecenasie, że wzbudzanie już dyskusji na jakiś temat, pewnej debaty publicznej, też jest cenne samo w sobie. Jeżeli my podniesiemy szereg problemów, które w tej chwili są bardzo ważne dla Europejczyków i będziemy o nich mówić, to mam nadzieję, że będziemy zyskiwać stronników. I teraz bardzo bym liczył na to, żeby pan, jeśli zostanie europosłem, też przyłączył się do naszej autorskiej inicjatywy stworzenia komisji deregulacyjnej. Dziękuję bardzo. Proszę. A ja bym bardzo liczył, poczekaj. Taka komisja już istnieje, bo dokładnie od bardzo wielu lat. A ja no bym liczył, proszę panie mecenasie, pan jeszcze odpowiedział na pytanie dodatkowe, kiedy pan był sobą przedstawiał swoje poglądy? Podczas poprzedniej wypowiedzi czy teraz? Drodzy państwo, na dodatkowe pytania nie mamy czasu, ale na pewno mamy czas na kolejnego kandydata i może odbijmy piłeczkę, proszę bardzo, pan mecenas Jacek Wilk, teraz 1,5 minuty dla pana na zadanie pytań dla wybranej osoby. Śmiem przypuszczać, że wiem, gdzie będzie adresowany. Dziękuję bardzo. Mam pytanie do pani profesor Hibner. Otóż ruszyły prace nad reformą budżetu Unii Europejskiej, a chodzi o to, żeby zwiększyć dochody Unii Europejskiej. Unia Europejska, mówiąc krótko, poza tym, co ma teraz, poza składkami, poza wpłatami z podatku VAT, akcyzy i tak dalej, chciałby mieć własne dochody. Własne przychody i pomysły są następujące. Na przykład wyższy podatek od transakcji finansowych, podatek od transportu lotniczego, podatek od zanieczyszczeń, podatek od alkoholu, podatek od produktów tkaniowych, tego typu rzeczy sobie zamyślają biurokraci już, żeby zwiększyć jeszcze bardziej przychody Unii Europejskiej. Ja mam pytanie, czy wy będziecie popierać takie inicjatywy, czy może będziecie blokować wszystkie inicjatywy, które zwiększają fiskalizm Unii Europejskiej? Wie pan, te pomysły, które pan wymienił, to były pomysły chyba 6 czy 7 lata temu przedstawione przez Komisję Europejską i one nie nabrały żadnej drogi prawnej, natomiast została powołana parę miesięcy temu komisja specjalna, której przewodniczy był premier Włoch Mario Monti, do którego wchodzą przedstawiciele państw członkowskich i także Parlamentu Europejskiego, która ma za zadanie przygotować reformy strony dochodowej budżetu europejskiego i zobaczymy, z jakimi propozycjami przyjdą. Takiej propozycji do tej pory nie ma. Ale moje pytanie zasadnicze jest takie, czy będziecie blokować wszelkie próby zwiększenia fiskalizmu Unii Europejskiej, czy nie? Znaczy, ja mam nadzieję, że partia, którą prezentuję, nie będzie blokowała reformy budżetu europejskiego. Budżet europejski jest budżetem niesłychanie małym, to jest około 1%, to jest właściwie w krańcach błędu statystycznego, to jest 1% tego wszystkiego, co produktu krajowego brutto Unii Europejskiej wytwarzamy w ciągu roku i z tego budżetu pokrywamy całą politykę spójności, całą politykę wspólną rolną, politykę pomocy zewnętrznej. Wszystkie polityki europejskie realizowane na poziomie europejskim są pokrywane z tego budżetu. Jest to budżet niesłychanie skromny, dlatego pomysły na to, żeby budżet można było zwiększyć, są pomysłami, które będą zawsze służyły Polsce i trzeba tylko znaleźć najlepszą metodę. Podatki, które pan wymienił, czy na przykład podatek od transakcji finansowych, to był podatek, który obciążał przede wszystkim sektor bankowy, więc byłby to nie był żaden fiskalizm, jak pan nazywa, tylko to byłoby obciążenie sektora, specyficznego sektora, czy też podatki, które pan wymienił, te inne propozycje, byłyby także obciążenie specyficznego sektora, a nie obywateli Unii. Nie ma to nic wspólnego ze zwiększonym fiskalizmem. Wszystkie podatki, koniec końców, będą przerzucone na państwo, bo żeby państwo mieli świadomość, deklaracje o braku opodatkowania. Podatki, to co pan mówi. Ale proszę pani, tak? Przecież pani jest profesorem ekonomii, pani wie, że wszystkie zwiększone obciążenia przedsiębiorców są w efekcie końcowym przerzucane na konsumentów. Nie mówimy o podatkach, mówimy
mówimy o budżecie Unii Europejskiej, którego wydatki przede wszystkim idą do biedniejszych państw członkowskich. Niestety, mimo wielkich wysiłków Polek i Polaków, ciągle jeszcze przez wiele lat będziemy państwem, które będzie przede wszystkim korzystało z budżetu europejskiego, więc proponuję również tę perspektywę przyjąć, kiedy pan te swoje komentarze... Czyli... Dziękuję państwu. Ja wiem, że półtorej minuty jest bardzo mało, żeby się zmieścić, ale dziękujemy. Zwłaszcza jeśli zawsze mają państwo potrzebę potem komentowania tej odpowiedzi, a niestety dzisiejszego wieczoru nie mamy na to czasu ani możliwości. Dlatego zapraszam pana burmistrza Grzegorza Benedykcińskiego, żeby zadał swoje... Chciałem spytać starostę, czy mnie lubi, ale... Ale spytam pana posła. Panie pośle, bo pan jest Wujrówka Balitów, nie? No. Tak. I teraz pytanie moje jest takie. Kiedyś dawno temu, jak pojawił się pan Balitow w Sejmie i stanął na takiej stercie dokumentów. Pamiętacie ten moment? I mówił, ja teraz to wszystko zlikwiduję. Wszystko będzie teraz bez biurokracji, bez tych dokumentów i tak dalej. No i się skończyło, jak się skończyło. I teraz mam prośbę do pana, panie pośle. Bo no liczę na pana, jako prawnika. Niech pan mi powie o tym, jak pan by widział właśnie ten proces likwidacji jednak tej biurokracji, bo to nie jest tylko hasło. My nie gadamy tylko o tym, żeby sobie gadać. To nam zabiera czas, energię, pieniądze i niepotrzebnie tracimy miejsca pracy. Bo taka jest prawda, że przez to tracimy miejsca pracy. Także kilka słów na ten temat, jakbym mógł usłyszeć, jak pan by tą biurokrację tam niszczył w tej wizy. Twój ruch to panikot, pan ma rację, tylko że ja nie jestem twój ruch. Żeby pan od razu o tym pamiętał. Ja jestem Dom Wszystkich Polska i zrealizowaliśmy koalicję Europa Plus, Twój Ruch, lista numer 5. Zapraszam do głosowania na tę listę. Natomiast oczywiście problem polega w instytucji. Problem polega w instytucjach. Nawet nie w prawie, dlatego że to prawo może być lepiej bądź gorzej stosowane. Natomiast jeżeli mówimy już o Polsce, przez 25 lat w Polsce my tak naprawdę niszczyliśmy instytucje. Niszczyliśmy instytucje chociażby na przykładzie całego aparatu skarbowego. Jeżeli dzisiaj urzędnik kontroli skarbowej jest nagradzany za to, dostaje premię, ile znajdzie, no to zawsze znajdzie, no. Zawsze znajdzie. Jeżeli dzisiaj najpierw dostaje premię, a później podatnik po 3 latach wygrywa w sądzie, okazuje się, że tą premię dostał bezpodstawnie, to nigdy tej premii oczywiście nie oddaje. I na tym polega cały problem. Trzeba zmienić instytucje i dlatego Unia Europejska jest tak bardzo nam potrzebna. Więcej Unii Europejskiej w Polsce. Czyli bardziej unowocześniajmy polskie instytucje. Róbmy mniej różnego rodzaju prawa, które tylko komplikuje sytuację, a twórzmy standardy dobrej pracy, żeby urzędnik był dla obywatela, a nie przeciwko władzy. Dziękujemy bardzo za odpowiedź. Idealnie w czasie. Teraz szansę na zadanie pytania ma starosta pan Piotr Uściński. Proszę zadać pytanie i wybrać kąt kandydata. Wybieram najpierw kąt kandydata, czyli nie ofiarę, pan ktoś się odpowiada. Pan Wojciech Olejniczak, jeśli mogę zadać takie pytanie. Przyjechaliście państwo i pan przyjechał na debatę do powiatu, który jest najbardziej konserwatywny w okręgu wyborczym. My różnie patrzymy na takie nowoczesne, lewicowe poglądy, tak raczej nieprzychylnie patrzymy na takie poglądy. Pojawiła się to prawda teraz lista, której ja znowu nie pamiętam nazwy tej listy, ale mniejsza o to. My gdzieś tam patrzymy na SLD jako na taką lewicę, która czasami musi te lewicowe hasła mówić, ale nie do końca nie realizuje. Tutaj mieszkający na terenie naszego powiatu pan Krzysztof Gawkowski, widujemy go w kościele chociażby co niedziela, więc to jest taka troszeczkę konserwatywna lewica. I ja mam do pana takie wprost pytanie. Oczywiście ja jestem przeciwnikiem tego, żeby Unia Europejska wtrącała się w sprawy wartości, nie narzucała obywatelom żadnych tam szczególnie lewicowych rozwiązań. My tutaj tworzymy politykę prorodzinną głównie. Ale mam takie pytanie, gdyby tak się okazało, bo niestety Unia Europejska dąży do tego, żeby głosować różne takie wartościowe sprawy dotyczące wartości. Gdyby tak się okazało, że będzie pan musiał zagłosować w sprawie narzucenia Polsce małżeństw homoseksualnych. Czy mogę od pana usłyszeć deklarację, że pan będzie przeciwny temu, jako taka konserwatywna trochę lewica? I w ten sposób odpowie pan na oczekiwania naszego społeczeństwa. Trudne pytanie. Bardzo trudne pytanie. Szanowni państwo, bo równie dobrze można by mnie zapytać, czy jak
pani będzie chciała lecieć w kosmos, czy ja też na to pani pozwolę. To też jest trudne, bo nie mam na to wpływu. W Parlamencie Europejskim nikt nikomu nic nie narzuca. Nikt nikomu nic nie narzuca. I muszę powiedzieć tak, że oczywiście zagłosuję za wszystkimi rozwiązaniami, które dadzą obywatelom prawa i możliwość. A każdy, kto jak będzie chciał się zachowywać, to od niego zależy. Dla mnie nie ulega wątpliwości, że również w tym środowisku tutaj najbardziej konserwatywnym są mniejszości seksualne, które życzą sobie rozwiązań, dających im więcej możliwości, więcej praw. Proszę tego nie ukrywać, czy nie próbować przemilczeć. Jednocześnie też trzeba pamiętać o tym, że to większość musi zapewnić prawa mniejszości. To nie może być tak, że większość będzie działała przeciwko tym, którzy myślą inaczej, chcą inaczej. I w takim sensie oczywiście większość ma rację i większość musi być mądra, szanowni państwo, żeby mądre decyzje podejmować. Więc proszę tutaj, panie starosto, ode mnie nie wymagać, żebym głosował w Parlamencie Europejskim przeciwko choćby jednemu obywatelowi czy mieszkańcowi powiatu wołomińskiego. Nigdy tego nie robiłem i nie zrobię. Każdy, jeżeli, i to jest ta tolerancja również, jeżeli mówimy o SLD, niezależnie kto jakie ma poglądy, czy chce, czy nie chce, może chodzić do kościoła, czy chodzi, czy nie, to nie nasza polityka na tym sprawa. I dajmy im spokój. Ale większość nie może dać sobie narzucić praw mniejszości. Panie redaktorze, szanowny panie, otóż to z kim pan syta i co pan robi po godzinach, w ogóle i w pracy i tak dalej, to naprawdę mnie nic nie obchodzi. I na proszę to wierzyć, mając większość, panie... Ale już panu mówię. Pan, mając większość, nigdy nie zagłosuje przeciwko panu, żeby pan wiedział. Nie ma żadnego problemu. Niech pan robi, co chce. I zachowuje się, jak chce. Naprawdę. Ja jestem wszędzie, bo jestem stuprocentowa lesbijka. Szanowni państwo. Dziękujemy za coming out. Natomiast chcielibyśmy teraz dać szansę pytania. W ogóle panu, tak, panu posłowi Wojciechowi Oleniczakowi na zadanie pytanie swojemu kandydatowi. Tak, szanowni państwo. Chcę podkreślić jednak, że w Parlamencie Europejskim, w Europie, wbrew temu, co tutaj niektórzy panowie głównie chcieli powiedzieć, my zajmujemy się konkretnymi rozwiązaniami. Jak pan tutaj z mojej prawej strony mówi, bez podatków Unia Europejska, bez składek może, bez niczego, to to oznacza, bo pan powiedział, że może to wszystko będzie zawsze kosztem ludzi. To pamiętajmy o tym, że to Polska w ramach Unii Europejskiej jest największym biorcą funduszy unijnych. I dzięki temu wypłacamy dopłaty bezpośrednie, dzięki temu budujemy drogi, dzięki temu budowano w Warszawie metro, a również infrastrukturę wodno-kanalizacyjną w tym powiecie, w innych powiatach. I sami byśmy tego nie zrobili. I ja chcę podkreślić w tym pytaniu ogromną rolę programu rozwoju obszarów wiejskich. I jednocześnie też pytanie mam do przedstawiciela Polskiego Stronnictwa Ludowego. Właśnie w tych konkretnych działaniach wynegocjowaliśmy program rozwoju obszarów wiejskich, który gwarantuje pieniądze na rozwój między innymi gospodarstw, ale na zatrudnienie nowych, na tworzenie nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, jednocześnie też środki dla gmin, czyli infrastruktura, poprawa jakości usług publicznych, co jest niezwykle ważne, żeby była lepsza szkoła, żeby był lepszy szpital. I pytanie do przedstawiciela Polskiego Stronnictwa Ludowego, czy pan uważa, tak jak minister rolnictwa obecnie, że część tych środków trzeba przesunąć na dopłaty bezpośrednie? Bo moim zdaniem to jest błąd. Te pieniądze powinny zostać na poprawę jakości życia na wsi, a nie dodatkowo jeszcze je rozdać w postaci niewiele większych dopłat bezpośrednich. To jest ten spór mój z Polskim Stronnictwem Ludowym. Jak pan się na to zaopatruje, jako samorządowiec? Co pan powie? Mówiąc szczerze, żebym wiedział, że mi to pytanie za to, bym nie przyjechał. Bo wiecie, ze mnie tam żaden powiat, 20 lat burmistrz. I to miastowy jestem. Od 15 lat w mieście mieszkam, to już tak się przyzwyczaiłem. Ale tak generalnie powiem tak. Tu też mam dylemat. Też mam wielki dylemat. I trwa dyskusja w PSL-u na ten temat, czy rzeczywiście przeznaczyć to na dopłaty, czy na rozwój wsi i na rozwój tych rzeczy, o których pan mówił. I ja bym tu był pośrodku. Z
daje to takie kompromisowe wyjście. Ale, ale absolutnie po środku, bo proszę Państwa, taka jest prawda, że my tym dzieciakom na wsi, które mają często trudniejsze warunki startu, powinniśmy jednak w różny sposób pomagać. Czy to w postaci, nie wiem, jakichś świetlic dodatkowych. Ja mam na swoim terenie 11 świetlic w 11 wsiach, gdzie odbywają się codziennie zajęcia. 600 dzieciaków z tych biednych często rodzin bierze udział w tych zajęciach. Więc tutaj rzeczywiście nie jestem zwolennikiem całego przeznaczenia całości kwoty na dopłaty. I jeżeli się nawet naraziłem w komuś z PSL, to niech się nie denerwuje, ale mam zasadę mówić to, co uważam. Proszę Państwa, jako ostatni będzie miał szansę zadać pytanie wybranemu kontrkandydatowi, kontrkandydatce, poseł Jacek Kurski. Ja chciałem zadać pytanie panu mecenasowi z Kongresu Nowej Prawicy, tak? Co pan sądzi o słowach swojego lidera o tym, że trzeba izolować osoby niepełnosprawne, o tym, że paraolimpiady powinny, o tym, że paraolimpiady nie mają sensu i że należy nie dopuszczać do wspólnych szkół dzieci niepełnosprawnych i zdrowych, dlatego że te zdrowe mogą się zarazić od niepełnosprawnych. Co pan sądzi? No, jestem troszkę zażenowany tym pytaniem, nawet nie z powodu treści, tylko tego, że tutaj pan europoseł porusza kwestie czwartorzędne czy piątorzędne. A nie, no, dotyka, nie są czwartorzędne, to są podstawowe humanitarne rzeczy. A nie dotyka takich kwestii jak na przykład właśnie budżet Unii Europejskiej, fiskalizm, etatyzm, interwencjonizm i tak dalej, czyli to wszystko z czego powodu my cierpimy w tej chwili pod tą okupacją Nowego Związku Radzieckiego. Ale odpowiem panu, odpowiedź jest bardzo prosta. To szkodzi w tym wszystkim o to, bo widzę, że pan tak cytuje, ale nie za bardzo analizuje. Widzicie pan, chodzi o to, żeby każdy, mówimy o tych dzieciach, każdy mógł sobie wybrać taką szkołę i taki program, na którym mu zależy. Żeby to rodzice mogli wybierać programy i szkoły dla swoich dzieci. Żeby nie było odgórnych programów nauczania, zunifikowanych systemów i tak dalej, i tak dalej. Każdy może wybrać taką szkołę i taki program, powinien móc wybrać, jaki chce dla swojego dziecka. I jeden wyśle do takiej szkoły, inny wyśle do takiej szkoły. Jeden będzie chciał, żeby jego na przykład właśnie niepełnosprawne dziecko uczyło się z innymi, inny nie. I to jest prawo wyboru. I o to chodzi. Bo są różne systemy wychowawcze, różne pomysły na wychowanie. Teraz się na przykład cyfruje nam różne te nowinki, prawda, te idiotyczne różne sposoby. Już nawet mi się nie chce wspominać o tych programach, czego ma się uczyć kilkulatków i tak dalej, i tak dalej. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby państwo, żebyśmy wrócili do normalności. Że każdy rodzic decyduje o tym sam. I to jest jego sprawa. Do jakiej szkoły wybiera swoje dziecko, jakiego programu chce go uczyć i jakie wartości chcą przekazać. O to w tym wszystkim chodzi, proszę. Dziękuję. Dziękuję bardzo.